No witam wszystkich, tu Gamer Zen. Gramy dzisiaj w Gwinta jak zwykle z rana i gramy królestwami w nocy i potem, żeby wykonać zadanie dzienne, to może zagramy jakimś Skellige. A tak, królestwami w nocy. Dobra. Zagrajmy. Zobaczmy, jak to pójdzie. Zbyt długo tolerowaliśmy słabych cesarzy. Nic nadzwyczajnego, Nilfgaard już często się zdarza. Przehera, no dobra. To powiedzmy, że tak, dwóch pasów na ręce to na pewno nie potrzebuje. Ci są, posiłki są, nawet mata jest, która mi wyciągnie drauga w razie czego. Może jeszcze Katmańskiego wymienimy. Dobra. Można grać. Artefakt stali, o proszę. Nareszcie. Portal. Dawno już nie widziałem kogoś, żeby grał na portale. Na rozkaz! A, racja. No dobra. Może być asymilacja. No to tak, niebieskie pasy, a zagrajmy na tylny rząd może. Emperor Fidelis! I od razu byśmy sobie ich wezwali drugi. Śmierć! Co to robi? A, oczyszcza jednostkę i wzmacnia 3, dobra. Losowy artefakt. Potrzebujesz czego, wujciu? No to nie trafi, bo nie mam żadnego artefaktu. No to niebieskie pasy z wiatr w takim razie. Mamy trzech. Żeby ich koniecznie wystawić w tej rundzie, chociaż oczywiście byłoby to lepsze. A tak to sobie niebieskie pasy skończyłem. Przegrupować! To będzie pan zadowolony. Karta nie wydarzy. Ognisty skorpion. Okej. Okay. Zagramy sobie matę. Tańczmy! Noc jeszcze młoda. Drauk na ręce, elegancko. Nastradku. Co to będzie? Kusznik. Wystarczy jeden strzał. Sobie teraz zagramy Rebajłę. A gdybym był młotkowym, to co byś powiedziała? Arturius, no też dobrze.
będzie waszmość zadowolony. Drżyjcie przed wielkim słońcem! Strzelamy za dwa. Tutaj strzelamy za trzy. Jest remis. Nie spasowało. To ja też spasuję. Mam remis w pierwszej rundzie. I tyle samo kart. To fajno, ja mam całkiem dobre karty na ręce. Mam nadzieję, że to się uda ładnie przeprowadzić teraz. Proszę. Jeszcze królowa Adalia jest. Okej. Okay. Gramy tak jak jest. Runda finałowa. Ja zaczynam, tak? No to ja Pawettę poproszę. Ja! Okej. Znowu wyleciał mnie portal, bardzo ładnie. Widziałem jeszcze takiego deku. Żeby... Na kopyta ich! Tratować! Portal, ale okej. Jest to jakiś zamysł. Dobra, to klucznik jest idealnym celem dla Rosza. Więc wykorzystamy to. Najważniejsza jest sprawa temerska. Wszyscy wyleźli ładnie. Groto dum anima est, spes est. Świetnie, Edirinski Rembajło. Jak ja przy fasole, to nie ma czego zbierać. No to my sobie wystawimy w takim razie Drauga chyba od razu. W sumie czemu nie? Wstawaj! Gwiazdy mówią, że dziś zwyciężysz. Oj, nie strzelił nawet z tego kolesia. Ciekawe jest. Mamy królową Adalię. Przeznaczenia nie da się oszukać. Za króla! Strzelimy sobie. Fajnie. Następna cesarska wieżyczka, bardzo ładnie. Znaki są gdzieś czytelne. No to my sobie zagramy teraz Sabrinę chyba. Mimo wszystko. Zagramy sobie Kedweńskiego jeszcze.
co zrobi. Podczasz. Od zapachu aż kręci się w głowie. Napierałka. A i druga teraz poleci, tak? Trutka od razu. Sabrina. Jestem gotowa. W układzie bardziej mi się opłaca Sabrinę zamienić na przeklętego rycerza. Powstrzymamy! Czemu się nie zrobił nowy? Dziwne. Na śmiertelny cios był, wszystko było. Dziwne. Nie rozkminiam bazy. 2, 4, 6, 8, a może dlatego, że mówię 9 w rzędzie. No dobra. Magiczny wstrząs. Zabrała mi Drauga. Dobra. To są też człowieki, nie? No dokładnie. Człowiek czarodziej. No to ja teraz w takim razie Sabrinę. Dowe Sivek. Dalej chłopy! Jutro wracamy do domu! Strzelimy. Hangman! No i dobra. Mamy to. Cztery, sześć, osiem, więc tego jeszcze możemy ewentualnie wrzucić. A no, chyba, że mi Roderika tu wstawi. Drogi Szamy! I Draug. Czas wygrać bitwę! Panowie, trzy upiorki. Trzy upiorki to nie jest źle. No to najbardziej się będzie opłacało tego zresetować teraz. Tylko tak. To zagrajmy go w takim razie na tylny rząd. Gdzieś miałem jeszcze gorzałkę. Się zbustuje. Tym strzelimy tu, a tym strzelimy tu. To jest zawsze jeden punkt więcej. Sobie wzmocnimy i zdamy mu zapał i jeszcze zresetujemy tego, zostanie jedno krwawienie. Okej. Okay. Interesujący przypadek. Jednostka z cmentarza. O. A, no to tylko... No to już tam specjalnie nie poruszę. Okej. Poszło w miarę gładko. Dobra. No teraz sobie dla odmiany spróbujemy zagrać krukami. Drugi kruki. Spróbujmy. Na chwałę Skellige. Dobra, jedźmy sobie. Co mamy? Nie mamy kapłana. Ofiary dla Frei. Wronie oko. Jorun się może przydać na wronie. O, mamy Gednate'a. Dobra. No dobra, z tym, że teraz tak, no...
Stateczek nam w sumie nic nie daje specjalnie. Royal Decree, czyli Królewski Dekret. Może zagrajmy Królewski Dekret rzeczywiście i wyciągniemy sobie Kruczą Matkę. Dobra. Tak. Gdzie cesarz nie może, tam nas posyła. Dobra, no to my teraz robimy... Pioruna w tego... Lair Imherzaer! Tam nie ma. Tego gościa się miałem pozbyć jeszcze z deku Witolda. Tak nie do końca się sprawdza. No i co? Dzieje się coś? Chyba słabo. Czyżby przerwa na siku? Coś się dzieje. Za późno zdaje się. Agentka. Jaśnie pani to się nie spodoba. Dobre. No to weźmy sobie na przykład Oxla. A niech będzie Axel. Albo wzmocnienie o jeden zakażą sojuszniczą bestię, albo na słodkie kolory jutra. Król rybak, dobre. Wyloch ten kurjeden. I będziemy mogli spasować, myślę.
parę, ale to są dwie. Jestem artystą w swoim fachu. Ja sobie teraz muszę spasować. No i gościu teraz musi zostać na trzech kartach po pierwszej rundzie. Wszyscy poświęcamy się do cesarstwa. Jedną kartę w plecy, zobaczymy czy będzie chciał grać tą ten drugi. Te trzy raczej. Bardzo. Myszowór by się przydał na Drive Passa, bo musimy go mieć w grave'ie. Gremista ma siódemkę, czyli myszowór jest najdroższy, no to okej. Okay. Można by tak było zagrać w takim układzie. Mamy dwóch kapłanów, tak żeby myszowóra przesłać na graveyard. Mamy kapłankę, adeptkę znaczy się już na graveyardzie jedną, więc jest okej. Okay. No dobra, możemy tak grać. Okej, ja zaczynam. Ja mam 9 kart i on też ma 9 kart, czyli możemy zagrać matę. Tańczmy! Noc jeszcze młoda! Opancerzone. Małe to opancerzone. Dobra. To my sobie wystawimy myszowora. Jeśli trzeba, to pomogę. A niech będzie kłącze wroniego oka. Szept waszych piór. Wrzuci, dobre. Przyjmij nasze ofiary! Niech będzie. Niestety nie mam dostępu do gremisty. A mam do gremisty? Mam. No ale nie mam już dostępu do gremisty, więc nie oczyścimy tego dziada. W takim układzie co my możemy zrobić? Możemy ustawić kapłana na przywora. Rozpal nasze drzewia! Nie pamiętam do końca jak się grało tym deckiem naprawdę. Trafiam do celu zawsze, nawet w galopie. Okej. Teraz sobie postawimy adeptkę. W grave jest w porządku.
jest z was dumny. Dobra, statek. Zablokuje mi kapłana. Statek mi zamknął. Dobra, trudno. Drugiego kapłana. Napełnij nas gniewem! Żeby przechwycić? Jazda! Do roboty, chamy! Mam co jednego rzędu przechwycić. Dobra, włączę. Morkwark byłby idealny, ale niestety. Nie dam rady. Truska, to też gremisty. Bez gremisty jestem w dupie. Też mi zabierze tą dziesiątkę. Raczej to już mamy pograne. Ale zobaczymy. No gramy do końca, no nie? Łowca klanu Kruka najpierw. Co to robiło? A, na każdym razie zagrywał markę. Dobre. No to niech będzie tak. Tutaj sobie to wystawimy. To i znów podwędził grzybki. Niech nas bogowie mają w opiece. Pochyl głowę przed Modron Freją. Na dwunastkę. Coś na ząb? Kurde, ale by ten Morgwalk wszedł, gdyby nie ten pierdzielony Fion teraz. No coś pięknego by było. Dobra, myślę, że i tak zamienimy mu to. Jestem martwy, ale nie ślepy. A, jeszcze dwie trutki mam. No to jesteśmy w dupie. Arszenik czy to ja? Ale dobra, gramy do końca. Sru. Wzywacie bogów? Oni mi nie straszą! Ale brakło. Było nieźle. Dobra, na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie, no i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, cześć.